mecz, gramy utrzymanie i możemy sobie pozwolić na straty punktów bez względu na to, czy gramy, czy z pierwszą drużyną, czy z ostatnim. Wiadomo, zwycięstwo z liderem smakuje dobrze, tym bardziej, że teraz mamy pauzę z powodu walkowerem z Polkowicami, czyli można dopisać kolejne 3 punkty. No i mamy pierwszą w tym sezonie serię 3 zwycięstw, można powiedzieć. Na pewno to cieszy. No właśnie, ta wiosna rozpoczęła się dość różnie, ale teraz faktycznie po 3 meczach za tydzień będziecie mogli zostać 9 punktów. To ósme miejsce powoli, jak patrzyłem w tabelę, teraz po tej dzisiejszej kolejce, no zbliża się. Tak, staje się to realnie. My nie patrzymy na tabelę, tylko na kolejny mecz. Wiadomo, że dzisiaj wygrywamy, jest fajnie, ale zdarzy się porażka i już to fajnie może nie być. Dlatego skupiamy się na kolejnych meczach. Tak jak powiedziałeś, zaczęliśmy troszkę niebrawo, trochę pechowe te remisy, dzika ta porażka. Ta porażka spowodowała to, że w końcu wzięliśmy się w garść, pokazaliśmy charakter w Katowicach, pokazaliśmy charakter i walkę tutaj i zdobyliśmy 2 zwycięstwa, także na pewno się z tego cieszymy. Dziękuję.